Poloneza czas zacząć. Tym tradycyjnym polskim tańcem rozpoczęła się studniówka maturzystów Polskiej Szkoły nr 24 imienia Marii Konopnickiej we Lwowie. Dyrektor szkoły Lucja Kowalska przywitała zebranych na sali, przede wszystkim przyszłych absolwentów, ich rodziców, dziadków, nauczycieli i gości. Żal, że kolejna klasa wychodzi ze szkoły, ale cieszę się, że będą sobie na pewno dawali radę w życiu. Dyrektor przedstawiła tegorocznych absolwentów, życząc im dużo szczęścia i sukcesów na egzaminach maturalnych oraz obrania szczęśliwej drogi w życiu, a dziś wesołej i niezapomnianej zabawy. Konsul Bartłomiej Wybacz w imieniu konsula generalnego RP we Lwowie Rafała Wolskiego przekazał specjalnie przygotowany tort z najlepszymi życzeniami udanej zabawy studniówkowej. Wiceprezes Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej Zbigniew Jarmiłko życzył młodzieży dużo szczęścia, spełnienia zamiarów i wesołej zabawy. Proboszcz Kościoła Świętego Antoniego ksiądz Paweł Oduj zanucił piosenkę „W życiu piękne są tylko chwile” i życzył młodzieży jak najwięcej takich najpiękniejszych chwil. Maturzyści wręczyli nauczycielom piękne ponsowe róże. Widziałam te dzieci małe. Wziąłem je w 5 klasie, doprowadziłem do 11 i zawsze nauczyciel utrzymuje jakąś satysfakcję z tych dzieci, z tej pracy, którą dokonał. Mam nadzieję, że wyrośli na dobrych ludzi, na porządnych ludzi i że w przyszłości każdy z nich dobrze ułoży swoje życie. Na początek zebrani obejrzeli przygotowaną przez młodzież prezentację ukazującą 11 lat nauki w szkole. Z pewnością niejednej matce czy ojcu łezka zakręciła się w oku. Potem rozpoczęły się występy, humorystyczne scenki z życia szkolnego przeplatane tańcami i występami artystycznymi. Nie. Powiecie prawdę, że już nawet ja, tablica, zrozumiałem, co tutaj trzeba narysować. Powiecie to więcej, a ja powiem, że już nawet ściany wiedzą, co zaraz trzeba od tutaj narysować. Popróbuj jeszcze raz. Ja w tej chwili jestem trochę podekscytowana i zdenerwowana tak samo, bo nie wiem, bo tyle emocji było, że... No ja chyba tylko czuję radość, że jest już praktycznie koniec, jeszcze zostało się 100 dni i już wszystko. To czujemy? Rozumiemy, że nam trzeba gotować się do matury i trochę straszno. Bardzo wiele uczy się, to jedna taka rzecz. Ale dzisiaj u nas taki dzień, nasza zabawa, my odpoczywamy, no tańczymy i my bardzo szczęśliwi, że u nas dzisiaj studniówka. Ja rozumiem, że potrzebnie przygotowywać się do egzaminów, no ale dzisiaj takie święto, to można odpocząć. Jakie macie plany na przyszłość? No ja na przyszłość, ja jestem osobotwórcza, więc chciałabym iść w kierunku twórczym. Rysować, nagrywać filmy i temu podobne. No ja chyba pójdę jak moja mama, ona jest adwokat i ja chyba do Polski też idę na prawo. No ja chcę postąpić do uniwersytetu i tam już nie wiem, co tam będzie. Na Ukrainie. To dziwnie, ale ja chciałem być dziennikarzem, ale myślę, że w Ukrainie. A ja do Polski będę. Postaram się pójść. Na zakończenie uczniowie zaśpiewali piosenkę Kamila Bednarka „Cisza”. Te chwile są z nami i nikt nie zabierze ich, dopóki my będziemy wciąż tacy sami, z radością odkrywać każdy nowy dzień. To te chwile są z nami i nigdy nie zabierze nam już.